Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że ten tydzień był dość obfitym tygodniem, można powiedzieć. Miałem bardzo dużo telefonów od Państwa. Dużo, to znaczy naprawdę dużo tych telefonów było. Jestem naprawdę zaskoczony, że to grono użytkowników kwasów humusowych naprawdę powiększa się z tego, co też widzę. Jestem również bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że Państwo naprawdę macie wiedzę na temat kwasów humusowych. No i też między innymi zaskoczony jestem tym, że duża część Państwa tych kwasów humusowych już wcześniej stosowała. Z rozmów wynika to też, to co mówiłem na wcześniejszych moich materiałach, że nie do końca te kwasy humusowe gdzieś tam u Państwa zadziałały. Dlatego też również dzisiaj to jest taki materiał zrobiony na specjalne życzenie, tak można powiedzieć. Posklejałem mój pierwszy filmik, który pojawił się właśnie na temat działania kwasów humusowych. Oczyściłem dźwięk, wyczyściłem ten materiał na tyle, że będzie naprawdę lżej go słuchać niż za pierwszym razem. Myślę, że się na pewno Państwu spodoba, ponieważ umieściłem w tym materiale parę fajnych takich rzeczy, które się Państwu podobają. No i co? Z tego miejsca też również chciałem pozdrowić Pana Marka z Żuław. Panie Marku, ja mam nadzieję, że ogarniemy ten temacik, który żeśmy tam rozmawiali na te Pana hektary. Mam nadzieję, że może głupio to zabrzmi, że będzie Pan zadowolony, ale gwarantuję, że będzie Pan zadowolony. Także harmonogram, który ustaliliśmy, proszę się go trzymać, zobaczy Pan, że wszystko będzie dobrze. Także moi kochani, zapraszam jeszcze raz do obejrzenia materiału na temat, jak działają kwasy humusowe. No i co? No i tyle w tym temacie, także zapraszam do obejrzenia i pozdrawiam wszystkich serdecznie. No więc tak, proponuję zacząć od kwasów humusowych, bo to jest dość taka ciekawa historia z kwasami humusowymi. Więc tak, na rynku sami wiecie, że jest mnóstwo kwasów humusowych oferowanych przez różne firmy. Kwasy humusowe, oczywiście z definicji, zresztą też nie będę tutaj klepał googlowskich definicji, co to jest kwas humusowy i tak dalej, no to jest nic innego jak próchnica w najczystszej postaci. No to każdy wie, a kto chce, to niech sobie tam bardziej podłubie i poszuka. I teraz tak, kwasy humusowe to są między innymi leonardyty i tak dalej, są tam pozyskiwane też z kopalin, co to nie jest żadną tam tajemnicą. Między innymi kwasy humusowe w węglu brunatnym się też znajdują i tak dalej, kwasy humusowe. Natomiast, co mnie w ogóle dziwi i ciekawi mnie, co po prostu nie ogarniam, to ceny. Ceny kwasów humusowych wahają się naprawdę od, powiedzmy, no nie wiem, od 50 zł za litr do 800 zł, słuchajcie, za pańkę 20-litrową, gdzieś nawet widziałem, także to są nawet takie historie i to są też, inaczej, i te produkty też mają swoich, że tak powiem, fanów. No ale dobra, to okej. Firm, które oferują kwasy humusowe na rynku, tych firm jest, powiedzmy, od A do Z. Jedna lepsza od drugiej, tak? Ceny, tak jak wam powiedziałem wcześniej, to dla mnie to jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy to jest kwestia marketingu, czy czegokolwiek, no ale no wiecie, no nie ma tak, że no kurde, no jedne kosztują tyle, drugie tyle. I z czego to się bierze? Nie mam dla tego pojęcia, nie wiem, no po prostu producent wymyślił sobie, że jego kwas humusowy jest najlepszy i ta bańka będzie kosztowała, powiedzmy, nie wiem, 1000 zł za 20 litrów. No dobra, niech sobie tam tyle kosztuje. To tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwasy humusowe. Natomiast teraz właśnie chciałem poruszyć tą kwestię mikroorganizmów i później, słuchajcie, też nie będę tak zanudzał, ale
na sam koniec jeszcze połączymy te dwa pojęcia. Mikroorganizmy razem z kwasami pomusowymi i powiem Wam, co z tego wyjdzie. A więc tak, kolejna rzecz. Przyjeżdża do nas, przepraszam, do Was mnóstwo przedstawicieli, którzy oferują, czy powiedzmy gdzieś tam w internecie są oferowane. Jest mnóstwo ofert dotyczących mikroorganizmów. Teraz tak, mikroorganizmy w jednych firmach działają lepiej i tak się śmieję, w innych firmach działają ciut gorzej, w zależności od nazwy firmy i tak dalej. Co jest z tymi mikroorganizmami? Wkurzające akurat dla mnie jest to, że ja spotykam się z wieloma pytaniami odnośnie właśnie mikroorganizmów i z rozmów wynika to, że jak Wy jako rolnicy słyszycie mikroorganizmy, że ktoś znowu tam przyjechał z mikroorganizmami albo będzie znowu Wam oferował mikroorganizmy, no to już delirka, skóra cierpnie, już zaczyna być ciśnienie, się denerwuje, bo gdzieś tam ktoś komuś sprzedał i go oszukał, bo mikroorganizm nie zadziałał. No i powiem Wam, ja bym się bardzo zdziwił, gdyby faktycznie ktoś z innej firmy gdzieś tam przyjechał. Ja mówię, że te inne firmy są złe, tak? Ale teraz powiem Wam, w czym jest rzecz. Te mikroorganizmy nie działają prawidłowo, jeżeli nie zostanie spełniony szereg, że tak powiem, szereg warunków, które trzeba spełnić, które są z tyłu zapisane na etykiecie. Bo powiedzmy, są mikroorganizmy, które należą tam, powiedzmy, do firmy zaczynającej się od, w sumie E, to ja też jestem od E, ale nie. Okej, okay, zostawmy może już to E i zacznijmy od tego, że mikroorganizmy, które są oferowane na rynku, to tak prawdę mówiąc, tak powiem Wam, tak logika wskazuje, tak? Są oferowane, a tak naprawdę to nikt nie jest w stanie powiedzieć, skąd one się wzięły, te mikroorganizmy. No dobra, no przyjechał ktoś, dzień dobry, jestem tam, nie wiem, Piotruś z firmy takiej i takiej i mam do zaoferowania mikroorganizmy i moje są najlepsze, bo są takie i takie i nie wiadomo co, ale one są najlepsze, tak? A skąd one się wzięły? Nie wiem, z butelki. No i właśnie tutaj chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć, dosyć taką istotną, dlaczego właśnie między innymi jedne mikroorganizmy działają, a inne nie działają. Więc tak, zacznę może od tych, które nie działają, bo będzie mi najkrócej, najprościej i najszybciej. Mikroorganizmy, które są oferowane od firm, ja już to nazwę po imieniu, od firm konkurencyjnych, tak? Prawdopodobnie, i tak przypuszczam, że w 90% przypuszczam, bo wiem, jak my je robimy, ale pozostałe firmy, mikroorganizmy, które oferują, są to mikroorganizmy, które są namnażane w warunkach kontrolowanych. Inaczej mówiąc, w warunkach laboratoryjnych. Czyli tak zwane są to dzieci z probówki, czyli mikroorganizmy z probówki, zrobione może nie tyle co sztucznie, ale w sztuczny sposób wyprodukowane, wyhodowane, nazwijmy to tak, rzeczy po imieniu, są to wyhodowane w warunkach laboratoryjnych, w laboratorium, w inkubatorze. Mikroorganizm sobie w kontrolowanych warunkach kształtował się, dorastał, żył sobie, może i też rodzinę zakładał i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko ładnie, pięknie, żyło mu się bardzo dobrze temu mikroorganizmowi do pewnego momentu, kiedy nie został, inaczej, kiedy właśnie został sprzedany i trafił na pole. I tu zaczyna się dosyć taka mniej ciekawa historia, a już na pewno frustrująca właśnie dla tego mikroorganizmu, bo mikroorganizm, który został wyprodukowany w warunkach laboratoryjnych i trafił na pole, można powiedzieć, że dla niego żarty się skończyły, bo tam już nie jest ciepło, już nie jest jak u mamusi pod pierzyną, jak to mówią, tak?
czy tam u mamusi w domu, tu zaczyna się już survival i tu już zaczyna się prawdziwe życie. I teraz muszę chwilowo nacisnąć pauzę, bo muszę kupić bilet. Moment, to zaraz wracam. No i dobra, jest tak jak powiedziałem. Mikroorganizm, który został wyprodukowany gdzieś tam w warunkach laboratoryjnych, tak, miał ciepło, fajnie, miło, super mu się żyło do momentu, kiedy trafił na pole odnośnie tego survivalu i tu zaczyna się cyrk, bo pan, który kupił ten mikroorganizm, wlał go do opryskiwacza, ale wcześniej nie przeczytał etykiety. Co bardzo często jest gdzieś tam małym druczkiem napisane, co nikomu nie chce się czytać. Przedstawiciel przyjechał, panie, wlejesz pan w opryskiwacz, jedź na pole, wylej i będzie grało. Otóż powiem wam, nie będzie grało. Nigdy w życiu nie będzie grało. Dopóki nie przeczytacie, co jest z tyłu napisane na etykiecie, a ja powiem wam, co jest napisane na tej etykiecie. Na etykiecie jest napisane, że mikroorganizm, teraz sobie będę żartował oczywiście, ale mikroorganizm, który żył sobie w spokoju, w ciepełku, w probówce, został zrobiony, jemu było tam dobrze wraz z rodziną, jeżeli trafi na to pole i żeby mu było dalej dobrze i żeby był dalej szczęśliwy wraz ze swoją rodziną, kolonią i wszystkimi innymi kuzynami, należy dwukropek. Po pierwsze, musi być odpowiednia temperatura. Po pierwsze. Po drugie, odpowiednie warunki atmosferyczne, czyli odpowiednia pora roku musi być, tak? No nie może być taka, że tak powiem, nie wiem, będzie mi zimno i tak dalej, damy ten mikroorganizm jemu też będzie dobrze, bo nie będzie dobrze. Jak jemu było ciepło tam w domku, to teraz mu przy temperaturze plus 5 nie będzie dobrze. To wam mówię od razu. Co dalej? Odpowiednia woda musi być. Temperatura była, tak? Odpowiednie warunki atmosferyczne było. Wilgoć. Ja trochę też tak koloryzuję, bo próbuję wam to przedstawić, że to nie jest takie proste, dać mikroorganizm na pole, żeby on zadziałał, tak? Bo potem jest mnóstwo pytań, dlaczego i co się stało, że to nie zadziałało, nie? No to właśnie wam tłumaczę, że etykieta nie została przeczytana i warunki nie zostały spełnione na tyle odpowiednie, żeby ten mikroorganizm mógł się zaklimatyzować na waszym polu. I teraz, jeżeli ktoś wypstryka się z pieniążków, prawdopodobnie też dosyć dużych, nie spełni warunków, które nakazuje producent na etykiecie, to te mikroorganizmy działać tam nie będą. Dlatego, że po pierwsze, promienie UV zatłuką te mikroorganizmy, warunki atmosferyczne również nie pomogą mu w przeżyciu na tym polu i tak dalej, i tak dalej. I możecie sobie te mikroorganizmy lać, robić sobie z nimi cudawianki na tym polu, a one albo zadziałają, albo nie zadziałają, więc równie dobrze można pójść do kiosku, kupić sobie kupon totolotka i czekać, aż się wygra, bo to mniej więcej ja to tak określam. Z mikroorganizmami, które akurat ja reprezentuję i moja firma Kodarkol, jest historia taka. Teraz powiem wam, słuchajcie, bo to jest dosyć ważna informacja dla wszystkich. Mikroorganizmy, które my produkujemy, i to może nie tyle, co my produkujemy, ale mikroorganizmy ekodarpolowskie są produkowane między innymi przez czczownice. I teraz wam powiem jak. Otóż my jako firma kupujemy obornik z gospodarstw indywidualnych. Oczywiście, żeby w oborniku nie było antybiotyków i innego tam świństwa, które gdzieś są tymi krowy karmione. I teraz taki czysty obornik przyjeżdża sobie tutaj do nas, do firmy, i on leżakuje jakiś tam określony czas po to, żeby został całkowicie przefermentowany i po to, żeby można było go dać czczownicom do przerobienia. Oczywiście wejdźcie sobie w YouTube, zobaczcie, jak z góry wygląda cała hodowla, są pokazane czczownice, są pokazane łoże i tak dalej, możecie sobie zobaczyć. I teraz co się dzieje?
opornik przefermentowany, który został zjedzony przez drżdżownicę i wyszedł z powrotem, to nic innego jak w najczystszej postaci biohumus, tak? A biohumus z kolei to jest nic innego jak potężna dawka mikroorganizmów. No, to potężna to jest naprawdę, uwierzcie mi, to jest potężna to kolonia mikroorganizmów, która znajduje się w biohumusie. To jest jak szczepionka. Dzisiaj jest popularne słowo szczepionka, to też wam powiem, to jest jak szczepionka z mikroorganizmami. I teraz, dlaczego mikroorganizmy te, ekodarpolowskie, działają w każdej temperaturze i w każdych warunkach? Dlatego, że mikroorganizmy, które powstały w ekodarpolu, zostały po pierwsze wyprodukowane przez drżdżownicę w warunkach niekontrolowanych, tylko w sposób naturalny. One powstały w sposób naturalny. Jeszcze raz to podkreślam, naturalny, tak? To znaczy, że jak było minus 20, to drżdżownica sobie spała, a mikroorganizmy sobie gdzieś tam w formie przetrwalnikowej gdzieś w łożach siedziały w tym biohumusie. Jak była temperatura ciut wyższa, drżdżownica się obudziła i zaczęła produkować dalej mikroorganizmy, więc te mikroorganizmy, one się przystosowały do warunków tych, w których powstawały, tak? Więc jeżeli ktoś zakupi mikroorganizmy nasze w produkcie, w humusie Active, załóżmy, i rozleje je na pole, to wierzcie mi, one zawsze zadziałają. Naprawdę zadziałają zawsze. No chyba, że ich potraktujecie chemią taką ciężką, no to wtedy już będzie trochę inna historia. Ale one będą tam działać. I teraz kolejna rzecz. Żeby one zadziałały, ktoś, kto kupił produkt nasz, Humus Active, czy to będzie na resztki pożniwne, a nie, akurat może to jest zły przykład. Załóżmy Humus Active Plus, na przykład, przykładowo. Zastosował go na wiosnę, wylał, nie wiem, dał dużą dawkę, dał 40 litrów na hektar, super zrobił, elegancko. I nagle przychodzi mróz i jest telefon. Panie Jacku, co się teraz wydarzy, bo został zastosowany Humus Active tutaj na pole, bardzo duża dawka i tak dalej. Przyszedł mróz 15 stopni. I co dalej? Nic. Jak to nic? No po prostu nic. Trzeba po prostu poczekać, aż mróz zelżeje, ale dla mikroorganizmów, uwierzcie mi, tam się nic nie stanie. Kompletnie nic. On trafił w swoje naturalne środowisko. On powstawał w tej temperaturze. On żył w tej temperaturze, tak jak mówię, rodzinę zakładał, prawdopodobnie może też w tej temperaturze, chociaż wątpię, bo to wtedy się nawet nikomu nic nie chce, no ale nieważne, może tam jest inaczej. Nic mu się nie stanie, on trafił na pole, w swoje naturalne środowisko i tam sobie żyje, a że akurat się trafiło, że przyszedł mróz, jest minus 15, no to trudno, no Boże, no to minus 15 nie będzie całe życie. Zaraz będzie cieplej, tak? Także naprawdę nie ma się czego obawiać. Mikroorganizmy te tu nasze działają w każdej temperaturze, w każdych warunkach i działają wszędzie. Wszędzie? Wszędzie, bo my jako firma sprzedajemy mnóstwo towaru i w bardzo dużych ilościach sprzedajemy do Afryki. No tam to jest dopiero hardcore, tak? Plus 40 stopni, słuchajcie, czy plus 50. No i normalnie to mikroorganizmy by się ugotowały, tak? Nie, one sobie normalnie funkcjonują na tym piasku, tak? Klienci są zadowoleni, bo nie ogarniają tego tematu, że jak dają produkt i na piachu on też działa tam cuda. No akurat ten, można powiedzieć, działa tam cuda, tak? Ale mówię o tych cudach rolniczych tutaj i to naprawdę działa. Także tu w tym przypadku naprawdę nie ma się czego obawiać. I produkty humusowe naszej firmy tutaj mają to do siebie, że one działają zawsze. Czy to będzie Humus Active, ten normalny, tak, zwykły, normalny, czy to będzie Humus Active Plus, czy na resztki pożniwne, co wiele osób tu też przyjęło, tak, jakby, że Humus Active to nic innego jak produkt na resztki pożniwne. No
Też, tak, on przerobi te resztki pożniwne, zgadza się, jest taki produkt, ale humus active generalnie powinno się stosować od początku wiosny, tak? Kiedy zaczyna już zrobić się ciepło, cieplej, to znaczy, że ta temperatura już, średnia temperatura zaczyna już być mniej więcej oscylować w okolicach 5 stopni, ale to tylko mówimy o tym po to, żeby nie babrać się w mrozie i nie lać wody, tak? W temperaturach ujemnych, no bo to jest bez sensu i to tak się nie da, więc mówię, jak zaczyna być już trochę ciepło i wtedy lecimy sobie z humusem active, tak? Dajemy go w pierwszej fazie wzrostu, czy powiedzmy przed sianiem, przy tych pierwszych zabiegach wiosennych, tak? Dajemy te mikroorganizmy razem z tą próchnicą, bo one zaczynają sobie tam żyć i tutaj to powiem wam, to połączenie kwasów humusowych i mikroorganizmów to jest to, że te mikroorganizmy sobie żyją w tych kwasach humusowych jako forma przetrwalnikowa i dlatego też one sobie tam żyją i nic im się tam nie dzieje tam z nimi, tak? One się namnażają, mają to swoje naturalne środowisko i tu dopiero zaczyna się naprawdę fajna zabawa z tym produktem, bo dając go już od początku, kiedy zaczynamy siać, kiedy wyjeżdżamy w pole z ziarnem, no to przecież nie trzeba nikomu mówić, że ziarno nie zakopujemy pół metra pod ziemią, tylko 5 cm, tak? I tu w tej warstwie 5 cm to zaczyna się właśnie cała ta zabawa z mikroorganizmami. One sobie tam żyją, namnażają się, tworzą próchnicę, mikroorganizm przejada masę organiczną, tak, zamieniając go też na próchnicę, stąd też ta trwała, aktywna próchnica, bo ona się namnaża, ona nie zostaje wypłukiwana przez warunki atmosferyczne, dlatego że mikroorganizm ciągle produkuje tą próchnicę i ona cały czas się nawarstwia i ona tam jest jak gąbka, tak? To ona zostaje w tej ziemi. Także bardzo polecam te produkty humusowe, spróbujcie. Bardzo często w rozmowach z klientami wręcz proszę ich, jeżeli już ktoś kupił ten produkt, czy to będzie Humus Active, Humico, Humus Active Plus, czy humus UP, uprawowy i tak dalej, jest tego dużo, sprawdźcie sobie w ofercie, ale zawsze proszę i tu szacun dla was, tyle czoło, bo dzwonią i mówią, że miałem rację, bo wiem, że miałem rację, ale mówię co jest. Jak ktoś kupi produkt nasz, tak, więc ja zawsze go proszę, mam tylko taką gorącą prośbę, jeżeli pan zastosuje to na polu, to bardzo bym prosił zrobić sobie tam jakąś kontrolkę gdzieś tam przy miedzy, bo ja mogę gadać godzinę, dwie, trzy, tak? Ale jeżeli pan zrobi sobie kontrolkę i zobaczy pan, jak wygląda zastosowanie humusu Active, załóżmy, czy naszego produktu i porówna pan z miejscem, gdzie humusu nie było wcześniej, to naprawdę nie będzie w ogóle już dyskusji. To sam widok tego będzie mówił o wszystkim, tak? Także jeszcze raz bardzo polecam i naprawdę uczulam, nie wierzcie w historię, że 1 litr humusu jakiegokolwiek, nie wiem, czy kwasów humusowych, czy 1 litr mikroorganizmów na 1 hektar to naprawdę działa cuda. Ja tylko zobrazuję wam jedną rzecz. Może nieraz no nie chciałbym tu kogoś, nie wiem, no może obrażać, że ktoś może nie wie, jak wygląda 1 hektar, tak? Ale to ja wam powiem, jak wygląda. 1 hektar to jest 10 tysięcy metrów kwadratowych, tak? No i jak to wygląda obrazowo? No pewnie dużo, więc ja powiem wam tak. Boisko piłkarskie, tak? Nasze narodowe boisko jest mniejsze niż 1 hektar, bo ono nie ma 1 hektara, ono jest mniejsze. Teraz ten 1 litr rozlać na ten 1 hektar, czyli inaczej, nawet na to boisko piłkarskie, no to ile tam tego trafi, tak? Więc to tylko tak, żeby zobrazować. Więc tu jeszcze raz mówię, produkty firmy tej, czyli firmy EcoDarko, śmiało można stosować na każdym polu i one zawsze będą działać. Także jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, spróbuję wam odpowiedzieć, a jak nie, to zadzwońcie, bo prawdopodobnie i tak ktoś skieruje was w firmie do mnie, więc na pewno się wtedy usłyszymy.
tyle jeżeli chodzi o mikroorganizmy, tyle jeżeli chodzi o kwasy humusowe. Myślę, że może już troszeczkę bardziej jaśniej to sprecyzowałem, dlaczego jedne działają, drugie nie działają. No i co? No i nic innego jak po prostu polecam. Polecam raz jeszcze, polecam i no i co? No i widzimy się gdzieś tam na targach, tak? Także pozdrawiam i życzę wszystkim wszystkiego dobrego w stosowaniu.